Dobry wieczór. Ostatni raz w takiej roli chyba występowałem 15 lat temu, więc jeżeli będę miał tremę, to proszę mi wybaczyć. 101 spotkanie, więc od razu informacja. Samsung ma już 102 polskie aplikacje Smart TV. Raptem niecałe 3 lata zajęło nam stworzenie dosyć, może nawet nie dłużej, ale największej, jeżeli chodzi o polskie Smart TV, liczby aplikacji. Ja zajmuję się telewizorami tak trochę bardziej od 2 lat. Nie mam z sobą prezentacji, bo w korporacjach prezentacji tak robi się zbyt dużo. Chciałbym Państwu powiedzieć o kilku rzeczach, które w tej chwili się dzieją w telewizji. Takim najważniejszym zjawiskiem, bo tak naprawdę nie hardware jest ważny w tej chwili, chociaż dziś jak popatrzy się na nagłówki mediów, to wszędzie króluje 4K. Gdzieś tam pojawia się OLED coraz częściej. Nie tak ważny w sumie jest też software, chociaż on pozwala pewne rzeczy zrobić. Najważniejsze jest to, co oglądamy i w jaki sposób oglądamy telewizję, bo to będzie w najbliższym czasie określało kierunek, w którym telewizja będzie szła. W historii telewizji dwa razy zdarzyło się zjawisko, które możemy nazwać kręgiem kulturowym. To znaczy telewizor stał się miejscem albo stał się urządzeniem, wokół którego działo się coś więcej niż tylko oglądanie telewizji. Prawda? To były lata 50. Państwo już tego nie pamiętają. Ja pamiętam pierwszy telewizor, byłem małym dzieckiem. I wtedy sąsiedzi zbierali się wokół telewizora. Przeszłość, bardzo dawna. I to był właściwie taki jeden moment, kiedy ludzie się gromadzili, kiedy działo się coś wokół tego jednego urządzenia. Dziś tak już nie jest i tak chyba już nie będzie. Telewizor, a właściwie ekran, bo nie będzie to typowy telewizor, ekran będzie w domu pełnił funkcję takiego okna na świat. To trochę brzmi jak komunał, prawda? Bo od wielu lat się takiego określenia używa, że telewizor jest oknem na świat. Tylko telewizor w ciągu ostatnich 2-3 lat się zmienił. Jest ekranem, na którym nie oglądamy już programów telewizyjnych, albo przynajmniej nie chcemy oglądać w sposób linearny. Mało kto z nas dzisiaj zagląda do ramówki. Przychodzimy do domu, bierzemy pilota do ręki, wędrujemy po kanałach, szukamy tego, co jest dla nas w danym momencie najciekawsze, najważniejsze. Z badań, do których ostatnio dotarłem, wynika, że mimo tego, że wszystkie firmy, Samsung, inne firmy produkujące telewizory, wprowadzają, promują, mówią o Smart TV, przygotowują aplikacje, prowadzą różnego rodzaju działania marketingowe, to okazuje się, że dla osób, które kupują telewizor, ta możliwość korzystania z innych funkcji niż tylko oglądanie programu telewizyjnego to jest druga, trzecia od końca. Najważniejszą rzeczą, która powoduje, że ludzie kupują nowy telewizor, to jest jakość obrazu, czyli coś, co jest bardzo subiektywnego. Coś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, stając przed rzędem telewizorów, określić. Mówimy, ten obraz nam się podoba, tamten nie. Ale myślę, że przyszłość telewizora będzie właśnie taka. Zniknie ramówka, program telewizyjny będzie jednym z elementów, czy jedną z funkcji, które w tym telewizorze będą. Z czasem rola programów telewizyjnych nadawanych w sposób linearny będzie malała. Nauczymy się z czasem korzystać z tych wszystkich aplikacji i możliwości, które daje Smart TV. Ja będę mówił w tej chwili o Smart TV Samsunga, bo nie wiem, czy Państwo znacie liczby. Jeżeli chodzi o... 50% telewizorów, które są kupowane, które zostały kupione w tym roku, to są telewizory, które zostały podłączone do internetu. My o tym wiemy. Natomiast nie mamy wiedzy na temat tego, ile osób korzysta z tej możliwości. Takie pytanie należałoby zadać tym wszystkim firmom, które tworzą i udostępniają treści, bo oni wiedzą, ile razy dana treść, czy jak często te treści są pobierane. Dlaczego te firmy są w tej chwili w Smart TV? Dlatego, że zrozumiały przed 2-3 laty, że mając do dyspozycji treść, powinni tą treść sprzedać na wielu ekranach. Więc wchodzą na smartfony, na tablety, na telewizory, jeżeli pojawi się jakiś następny ekran, to on też stanie się punktem zainteresowania tych firm, które mają treść do udostępnienia. Jeżeli chodzi o najpopularniejszą usługą w ciągu ostatnich 2012 rok
i dane z 2013 roku. To są wszystkie usługi związane z filmem, czyli to jest TVN Player, mówię tutaj o aplikacjach, to jest IPLA, to jest IPLEX. Po raz pierwszy w ubiegłym roku w marcu, jak zobaczyłem statystyki, byłem trochę zaskoczony, bo na piątym miejscu znalazła się usługa, która jest nietelewizyjna. Mówię tutaj o mediach społecznościowych. Mi samemu trudno było wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś oglądając na przykład film, używa pilota do tego, żeby napisać do kogoś wiadomość, słuchaj, oglądam to czy tamto, albo robię to czy tamto, prawda? Naprawdę myślę, że Państwo też są zaskoczeni, bo taka możliwość w telewizorach Smart TV jest, natomiast no ja sam nie wyobrażałem sobie, że będę kiedykolwiek z tego korzystał. Co jest w tej chwili największym potencjałem Samsung Smart TV, myślę, że też w innych smartach? To jest liczba filmów, programów rozrywkowych, koncertów, wśród których możemy wybierać. Według naszych danych to jest w tej chwili na poziomie ponad 100 tysięcy tytułów filmów. Liczba nie jest stała, my nigdy nie możemy powiedzieć, że mamy w tej chwili 100 tysięcy, a powiedzmy za miesiąc będzie 150, dlatego że jest to związane z prawami autorskimi. Pewne tytuły się pojawiają, są przez 3, 4, 5 miesięcy, znikają z oferty, która jest dostępna, pojawiają się następne. O wiele niżej ponad, jeżeli chodzi o częstotliwość korzystania z aplikacji, znajdują się te wszystkie, które są typowymi informacjami, aplikacjami informacyjnymi. Czyli tam, gdzie mamy tekst, tam, gdzie mamy obraz, one gdzieś są tam, powiedzmy, 10-15 pozycja. Myślę tu o takich serwisach jak Onet, jak Interiat, czyli tych wszystkich, które są dostępne poprzez aplikację, a nie poprzez przeglądarkę. Co ciekawego się stało dwa lata temu? Dwa lata temu, gdzieś w grudniu, dostaliśmy informację, że mamy przygotować próbki głosowe, które pozwolą sterować telewizorem za pomocą głosu. To był początek grudnia. Na CES-ie już telewizorami z dwóch serii można było sterować za pomocą gestu i głosu. Oczywiście to było pierwsze podejście do tego tematu. Wiadomo, że jak robi się coś pierwszy raz, to jest to może nie do końca doskonałe. W tym roku, w ubiegłym roku można było, mogliśmy wykorzystać 150 komend głosowych i 6 gestów do sterowania telewizorem, który jest wyposażony w kamerę i w mikrofon. To jest seria F7000, F8000. W tym roku możemy już wykorzystać gesty obu rąk i możemy, jest ponad 350 komend głosowych. Możemy powiedzieć, że to jest pewien sposób kopiowanie tego, co się dzieje w smartfonach. Czyli to są bardzo właściwie podobne albo nawet takie same gesty i bardzo podobne komendy głosowe. Jeżeli chodzi o sterowanie głosem, nie do końca jest to też jeszcze doskonałe, chociaż wielu osobom ta możliwość sterowania telewizorem bardzo pomaga. Ja nie tak dawno pomogłem jednej z osób sprawdzić, czy telewizor sterowany gestem będzie tym urządzeniem, które tej osobie będzie potrzebne. Jest to osoba sparaliżowana, właściwie posługuje się tylko głosem i jedną dłonią. Okazało się, że telewizor spełnił swoje zadanie. Ta osoba zdecydowała się na zakup takiego telewizora, mimo tego, że mówiła dosyć niewyraźnie. W tym roku na CES-ie pojawiła się nowa usługa, która też ma przed sobą olbrzymią przyszłość i o której też Państwo na pewno powiecie, że wcześniej pojawiła się w smartfonach. Ja myślę o czymś, co nazywamy z angielska SR Commendation, czyli telewizor będzie podpowiadał nam, sugerował, co ciekawego z tych rzeczy, które najczęściej oglądamy, w najbliższym czasie się będzie działo. Załóżmy, że oglądam codziennie między 20 a 22 horrory. Po 5-6 tygodniach telewizor podpowie nam, że za 30 minut na Polsacie zaczyna się taki horror, a za godzinę na innym programie inny. Jeżeli dziś oglądałem finał Ligi Mistrzów, na 2 tygodnie przed finałem w przyszłym roku telewizor przypomni nam, że taki mecz się będzie odbywał, że możemy go obejrzeć.
Na razie ta usługa w Polsce działa na takiej zasadzie, że uruchamiając telewizor podajemy kod pocztowy. I ona analizuje w tej chwili to, co się dzieje, co oglądają ludzie, którzy wpisali podobny kod, czyli w najbliższej okolicy, i podpowiada nam, jakie programy są najpopularniejsze. Kiedy tego typu usługa będzie działała tak naprawdę? Wtedy, kiedy wszyscy dostawcy treści, łącznie z dostawcami kontentu do serwisu VOD, zaczną opisywać swoje programy, swoje filmy w identyczny sposób. Telewizor oczywiście musi być podpięty do internetu, bo telewizor jako taki sam nie będzie w stanie analizować tego, co oglądamy, i nie będzie w stanie nam podpowiadać. To wszystko będzie się działo gdzieś tam daleko na serwerach. I myślę, że treść to jest to, co będzie najważniejsze w najbliższym czasie w telewizorach. Sposób wyboru, sposób naszego życia będzie narzucał to, w jaki sposób będziemy z telewizora korzystali. To jest trochę tak jak z filmem. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję, część z Państwa na pewno oglądała filmy z lat 60., 70. Myślę, że gdybyśmy większość z nas posadzili dziś przed ekranem, przed jakimś filmem pochodzącym z tego okresu, to mielibyśmy problem z lekturą. To znaczy wytrzymalibyśmy 10-15 minut i szukalibyśmy przerwy na reklamę albo szukalibyśmy jakiegoś przerywnika, który pozwoli nam wstać, wyjść, coś zrobić. Lektura, taka jest prawda. Sposób lektury, odbioru treści w ciągu ostatnich 30 lat diametralnie się zmienił. Pojawienie się MTV, pojawienie się klipowego sposobu na pokazywanie świata, na opowiadanie historii spowodowało, że nie jesteśmy w stanie się skupić i przez godzinę, półtorej, dwie oglądać to samo. Chyba, że film został skonstruowany w sposób, który nam jest podświadomie znany. Nie wiem, czy Państwo zetknęliście się kiedyś z taką klasyfikacją, z klasyfikacją Lindberga. Amerykanin w latach 50. Klasyfikował filmy klasy B. Stworzył pewien schemat, zresztą też nie był innowacyjny, bo Grecy już to wymyślili, który opisywał to, w jaki sposób należy budować napięcie, jak należy wprowadzić katarzis, czyli w jaki sposób należy nas rozprężyć i potem budować je z powrotem. Jeżeli popatrzymy na jakikolwiek film, większość filmów, które w tej chwili lecą w kinach, to one są dokładnie w ten sam sposób zbudowane. Budujemy napięcie, potem pojawia się jakiś dowcip, pojawia się jakieś przełamanie i budujemy z powrotem. I taki szybki tryb życia to jest to, co dotyka większość z nas. Więc będziemy wchodzili do domu za 3, 4, 5 lat i będziemy mówili do ekranu w domu, co chcemy obejrzeć. I na tym ekranie będzie wszystko. Będzie internet, będzie telewizja, będą aplikacje, będzie radio, chociaż staje się ono coraz bardziej medium samochodowym, bo głównie w samochodach słuchamy radia. Pojawią się być może nowe treści czy nowy sposób pokazywania treści, których ja jeszcze nie znam, chociaż podejrzewam, że telewizja będzie coraz w mniejszym stopniu profesjonalna, w tym dobrym słowa tego znaczeniu, przepraszam, źle powiedziałem. W telewizji będzie coraz więcej materiałów kręconych na szybko, z ręki, amatorsko, telefonem, tabletem, ponieważ już w tej chwili widać, że telewizje po pierwsze oszczędzają, a po drugie chcą mieć jak najszybciej content. Reporter, dziennikarz nie zawsze dojedzie na miejsce zdarzenia. Więc być może będzie to wyglądało w ten sposób, że będę mówił do telewizora, powiedz mi, co się stało w najbliższej okolicy. W ciągu dwóch... I telewizor mi wybierze z YouTube'a, albo wybierze z jakiegoś innego serwisu, albo programu telewizyjnego to, co się najbliżej mojego domu działo. Ja pamiętam, że 2 czy 3 lata temu brałem udział w dyskusji, na której zastanawialiśmy się, czy które media ocalają i które media mają większą przyszłość przed sobą. Czy te duże ogólnopolskie, czy te małe lokalne. I w przekonaniu większości uczestników tej dyskusji to dzienniki lokalne mają większą szansę na utrzymanie czytelników niż te media centralne. I myślę, że to zjawisko jest w tej chwili bardziej jeszcze widoczne niż 2 czy 3 lata temu. Myślę, że w pewien sposób one będzie przebiegało też w tej sferze tego, co oglądamy. Bo za 3-4 lata ważniejsze dla mnie będzie to, czy za rogiem pękła rura i czy dojadę do pracy spokojnie,
niż to, co się dzieje w wielkim świecie polityki, bo ona już zupełnie przestanie być interesująca. Co ciekawego może w najbliższym czasie stać się w hardware'ze telewizyjnym. Ten rok jest dosyć specyficzny, ponieważ ja patrzę tutaj już od strony Samsunga. Konkurencja bardzo mocno nas dogoniła. Pod względem designu, pod względem tego, co oferują ich te telewizory konkurencji, wszyscy właściwie mają to samo. Wszyscy mają albo pokazali telewizory korzystające z technologii HDTV, 4K, przepraszam. Co ciekawe, tylko na stoisku Samsunga na IFE w tym roku można było obejrzeć bezpośrednią transmisję z satelity telewizora 4K, sygnału 4K do telewizora. Wszyscy mają telewizory OLED. Dwie lub trzy firmy mają wygięte telewizory OLED. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję zobaczyć, ale to jest zupełnie inny sposób oglądania, może nie zupełnie, ale naprawdę inny sposób oglądania telewizji, ponieważ ekran jest wygięty w łuk. Jest zawieszony w ramię i tam tak naprawdę możemy właściwie w każdy piksel ingerować. Jeżeli coś ma być czarne, to jest czarne, nie jest szare. Więc jaki będzie przyszły rok? Nie wiem, CES może coś wyjaśni, bo będziemy mieli kilka istniejących jednocześnie na rynku technologii. Takiej sytuacji chyba jeszcze nigdy nie było. Będą telewizory LED, które są najchętniej kupowane w tej chwili, bo są najtańsze. Będą telewizory 4K, powoli wchodziły, z cenami w dół. To znaczy w tej chwili taki telewizor kosztuje od 15 do 150 tysięcy. Po prostu tak najprościej. Większość telewizorów, które w tej chwili mamy, to są telewizory Full HD. Full HD, 4K to jest jak gdyby 4 razy Full HD, dokładnie. To zależy, co liczymy, ale generalnie my... Marketingowo 4. Nie jest... Nie jestem... Do końca techniczny, nie będę się z panem sprzeczał, mogę powiedzieć tylko o swoich, dyskutował, bo może mi zabraknąć argumentów. Mogę mówić o swoich subiektywnych wrażeniach. Materiał, który jest przygotowany dla telewizora 4K, robi rzeczywiście wrażenie. Ale jeszcze większe wrażenie robi to, co oglądamy na telewizorze OLED. Tylko jest problem. Jeden. Telewizor już pozwala takie rzeczy oglądać, tylko że tak naprawdę nikt nie nadaje programów takiej jakości. I tak naprawdę żaden z producentów, ani Samsung, ani LG, ani Panasonic, ani Sony nie wie, jak ten sygnał będzie do tego telewizora dostarczany. My też. Że sprzedajecie pudełeczka... No, przygotowaliście content, można ten content na pudełkach otrzymać, prawda? Ale tak naprawdę chodzi o to, żebyśmy mogli obejrzeć program telewizyjny na ekranie. I są przyjęte dwa mechanizmy. Pierwszy to jest upscaling. To znaczy telewizor przerabia ten sygnał, który dostaje, obojętnie z Blu-raya czy z innego źródła, do sygnału 4K. Efekty są różne. Przyszłość telewizji 4K jest o tyle niejasna, że tak naprawdę jest to olbrzymia paczka danych, którą trzeba przepchnąć, prawda? Nie wiemy, w jakim standardzie to będzie wysyłane. Pan wie, bo ja nie. Ja jeszcze nie wiem. Nie jest to standard. Nie ma. To nie jest jeszcze. Nadawcy go nie przyjęli. To jest pierwsza rzecz. To tak samo jak jest. Sytuację mamy taką, że. To jest tak jak z HDMI 2.0, prawda? Niby standard jest przyjęty, ale jest przyjęty przez konsorcjum. Nadawcy go nie przyjęli i tak naprawdę to też nie jest pewien standard, bo brakuje tam pewnych zabezpieczeń. Więc tak naprawdę, gdybym pana spytał, czy pana, czy ktoś by mnie spytał, jak będzie wyglądał w przyszłym roku, czy w ogóle za rok, czy za dwa, standard sygnału, który pozwala przesłać obraz 4K, ja nie potrafiłbym powiedzieć dzisiaj. Ja mówię o standardzie. Albo
Znaczy, ja mówię o jednej rzeczy. Mnie tak naprawdę interesuje to, jak ten sygnał do mnie dotrze. Jeżeli do mnie dotrze, to czy telewizor, który dzisiaj kupię, będę mógł do tego sygnału podłączyć. I tak naprawdę z tych rozwiązań, które w tej chwili są, jedno jest tylko istotne, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest rozwiązanie, które zaproponował Samsung. Inne firmy może rozwiążą to inaczej. Przygotowaliśmy coś takiego, co się nazywa One Connect. To jest pudełko wyprowadzone jednym przewodem z telewizora, z kompletem gniazd. Zakładamy, że ono wystarczy. Nie wiem, co tam jest w środku do końca, ale nasi inżynierowie twierdzą, że to pudełko w tej chwili dziś wystarczy. Natomiast jeżeli się okaże, że za rok czy za dwa standard zostanie ustalony, to wtedy ktoś, kto wyda od 15 do 150 tysięcy złotych na telewizor, bo i w takich cenach są te telewizory 4K, będzie mógł to pudełko wymienić i sygnał odbierze. Zresztą to już kończąc wystąpienie, najdroższy telewizor, który w tej chwili w Polsce jest dostępny, telewizor 4K Samsunga S9, kosztujący 150 tysięcy złotych, znalazł już w Polsce nabywców. Więc okazuje się, że są ludzie, których stać na wydanie takiej kwoty na telewizor zupełnie inny niż wszystkie. 85 cali, największy ma 110. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, jestem do dyspozycji, chociaż się rozgadałem, więc jeżeli będzie przerwa, to...